kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie o nowych perfumach, tym razem troszeczkę takich niszowych, cytrusowych, które otworzę z Wami za chwilę na wizji. I też wspomnę o pewnej ciekawostce, a mianowicie trochę z pielęgnacji, bo wiecie, ja kocham pielęgnację oprócz zapachów. I będzie też coś o najnowszym kremie, który Wam chcę polecić właśnie do takiej cery, bardzo bym powiedziała, wyrafinowanej, znaczy wyrafinowanej w sensie, że poszukujecie czegoś innego, czegoś, co działa na kilku jakby poziomach, także koniecznie zostańcie ze mną. Dzisiejszy odcinek będzie o takich perfumach bardzo świeżych, które dopiero do mnie dotarły. Słuchajcie, ja otworzę je z Wami na wizji, ale powiem tak, ja te perfumy już wąchałam wcześniej, dlatego zdecydowałam się na zakup, bo nie miałam ich w swojej kolekcji i jest to coś z takich zapachów, słuchajcie, niszowych. A więc przystępujemy do odkrycia tutaj tego zapachu, czyli Erin. Serii Erin Water Lily Sun. I słuchajcie, ja Wam otworzę. Ja wąchałam ten zapach, kiedy jeszcze miałam możliwość stosowania właśnie tutaj przy perfumach Erin, czyli będzie to już gdzieś rok temu. Nie zawsze, słuchajcie, miałam możliwość do testera, bo były problemy z testerami, no ale kiedy pomachałam, widziałam, że to jest zapach taki mój, bo wiecie, że ja lubię cytrusowy. Zobaczcie na tą piękną opakowanie, Wam pokazywałam bestseller z tej kolekcji, a więc był to Amber Musk, który niedawno chyba nawet pokazałam w jednym filmiku. Każdy w tej kolekcji, każda butelka ma inny tutaj koreczek, właśnie taki troszeczkę ala kamień, inspirowany właśnie kamieniem, i jest to zapach z takich bardzo cytrusowych. Ja tu sobie czytam o tych nutach, bo oczywiście fajnie wiedzieć, co jest w środku, a więc jest tu bardzo świeża taka bergamotkowa, sycylijska bergamotka, słuchajcie, bardzo zielony, bardzo świeży, bardzo taki odświeżający, inwigorujący zapach, troszeczkę słoneczny. Jest tu Jasmine Sambac też. Powiem szczerze, myślałam, że tylko jaśminu Sambac nie ma. Jest też lilia wodna, która bardzo mnie zawsze intrygowała. No i oczywiście jest to wykończenie takie ciepłe, maskowe, czyli takie troszeczkę piżmowe, które ma ten zapach jakby utrwalić. A więc ja sobie psikam, słuchajcie, żeby sobie przypomnieć. No i powiem Wam tak, pierwszy moment, kiedy spryskujecie właśnie te perfumy na sobie, czujecie na siebie, czujecie tą sycylijską bergamotkę. Dla mnie jest to zapach świeżo ściętej trawy. Gdzieś jesteście właśnie tutaj niedaleko trawnika, czyli spacerujecie właśnie po jakimś polu. I jest świeży, takie słoneczne, troszkę zroszony rosą, jakby macie ten obraz gdzieś tam w głowie, świeże takie powietrze, gdzieś ta trawa świeżo ścięta, gdzieś ta rosa właśnie na tej trawie, no i oczywiście słoneczne podrygi słońca, tak to dla mnie wygląda. Później robi się taki trochę cieplejszy, właśnie piżmowy zapach, ale jest bardzo, bardzo słoneczny i taki uwodzący. To jest właśnie moje pierwsze takie wrażenie i jest naprawdę ta bergamotka bardzo tutaj ewoluująca, ja bym powiedziała. Natomiast na razie nie czuję tego jaśminu Sambac. Ta lilia wodna jest gdzieś tam ukryta, ale jest to piękny zapach, właśnie taki inny troszeczkę, delikatniejszy, gdzieś tam taki wibrujący, dręczący cię właśnie tą bergamotką. Jeśli lubicie właśnie bergamotkę, bo ona jest bardzo taka taka właśnie wibrująca, świeża, gdzieś was otaczająca i przypominająca, a właśnie takie świeżo wyprane pranie. Pięknie się rozkręca, słuchajcie, ale jest fajnie, że jest właśnie takie piżmowe wykończenie, które dodaje takiego woalu. To jest kolejny właśnie zapach w mojej kolekcji z Erin. Ja mam kilka właśnie takich niszowych. Wiecie, że ja lubię bardzo Amber Musk, który wychwalam pod niebiosa. Mam też z serii Tuberose, który był taki w limitowanych, i bardzo też kocham Rose de Grasse,
który ma kilka rodzajów róż i jest jednym z polecanych zabawów przeze mnie. Nie zawiedziecie się na pewno na nim. No i teraz postanowiłam, żeby właśnie taki doszedł, taki słoneczny, wibrujący, gdzieś tam musujący zapach do mojej kolekcji, bo pamiętam, że bardzo lubiłam. Tak, słuchajcie, jest bardziej taki piżmowy, teraz dochodzi do głosu ta woda, wodna lilia, ale jest naprawdę bardzo słoneczny, więc zgadzam się tu z tym opisem, że to jest słoneczna, słoneczny takie urok, nie urok, ale taki obraz właśnie z takiej wody, gdzieś tam jest świeżo, że gdzieś tam ta ścięta trawa, no i ta linia wodna też gdzieś się tam pięknie wychyla, ale głównie jest to właśnie taki trawiasty zapach, więc jeżeli lubicie, zwłaszcza jeżeli będzie bardzo gorąco, to ten zapach się świetnie sprawdzi. Także tak jak powiedziałam, będzie to zapach z kolejnej mojej, kolejny zapach w mojej tutaj pięknej kolekcji Erin, która zawsze tworzy te zapachy z myślą o jakimś obrazie, który zakwitał, który gdzieś tam się utrzymuje w jej głowie, albo gdzieś takie są te rodzinne też reminiscencje i ona próbuje właśnie przełożyć je na taki zapachową wizualizację. Także polecam Wam ten zapach. On sobie będzie tu u mnie na tej ręce wibrował. No ale chciałam Wam też wspomnieć o nowej serii kremów i całej serii w zasadzie Nutritious. Ona jest wymieniona ze Estée i powiem Wam tak, nie wychwalałabym tego kremu, ale mam ochotę, mam możliwość teraz wypróbowania. Mam cleanser, który jest taki bardzo fajny, bardzo bym powiedziała taki musujący też, ale pięknie oczyszcza twarz. I słuchajcie, co najważniejsze, co mi się podoba w tej serii, Estée Lauder postanowiła właśnie iść w kierunku takich naturalniejszych, takich opartych na roślinach, bezzapachowej serii. I to jest seria właśnie dla takich osób, które poszukują czegoś do swojej bardziej takiej zirytowanej skóry, my to nazywamy grumpy skin, która właśnie jest, a to pory bardzo widoczne, a to ona jest bardzo taka podrażniona, a to z zaczerwienieniami, coś się z nią dzieje, jest odwodniona też i w tym momencie mamy coś takiego naturalnego, piękny taki melting cream, który działa też na pory, więc te pory nie są takie widoczne. No i jednocześnie jest piękne nawilżenie. Jeśli mamy takie czarne kropki, to też to będzie na to działać. No i jak mamy podrażnienia, nie lubimy niczego, co irytuje jeszcze bardziej naszą cerę, to ten krem świetnie się sprawdzi. Jestem na tą chwilę bardzo, słuchajcie, zadowolona. On ma tutaj algi w swoim składzie. Jest sweet kelp, ja nie wiem, jak to się po polsku nazywa. Ale to jest taka roślinka, która właśnie działa, żeby nie było widać zbyt tu porów. I jest też, słuchajcie, kokos, czyli taka woda, który jest takim naturalnym probiotykiem dla skóry. Także Wam polecam, jeżeli ta skóra coś się dzieje, chcecie takiego lekkiego, musującego kremu, to polecam właśnie tą nowość. No ale wracając tutaj do zapachu, powiem Wam, jestem na tak, na pewno na tak. Będę go używać, jest świeży, przypomina mi troszeczkę Chanel gdzieś tam, z tą wibrującym właśnie bergamotką i tym akcentem bergamotkowym, ale robi się bardziej taki właśnie, bym powiedziała, zaokrąglony przez to piżmo. Gdzieś tam ten jaśmin też wychodzi. To jest, słuchajcie, coś, co polecam Wam na nadchodzące ciepłe dni, zarówno do pielęgnacji twarzy, jak i coś musującego, żeby Wam tutaj towarzyszyło na ciele. Na dzisiaj, słuchajcie, to wszystko. Zapraszam Was oczywiście gorąco do szerowania, do lajkowania, no oczywiście do kliknięcia subskrypcji, czemu nie, no i też oglądajcie moje króciutkie shorty. Ja staram się, żeby one się pojawiały częściej niż filmy, bo są szybsze i mogę się z Wami komunikować. Także wypatrujcie ich, życząc Wam miłego dnia. Do zobaczenia.